Cześć! Znajdujemy się właśnie w hotelu Bristol w Rzeszowie. Dzisiaj odbędzie się tutaj kongres medycyny estetycznej, także wspólnie odpowiemy sobie na pytanie, czy medycyna estetyczna i naturalna pielęgnacja mogą iść ze sobą w parze. Chociaż medycyna estetyczna wielu osobom po prostu kojarzy się od razu z taką nadmuchaną klientką, która bardzo sztucznie wygląda, kobietą, która przesadza z zabiegami chirurgii plastycznej, to jednak trzeba pamiętać, że medycyna estetyczna jest to dużo szersze pojęcie niż sama chirurgia plastyczna. W zakres medycyny estetycznej wchodzą takie zabiegi jak na przykład laseroterapia, mezoterapia igłowa, jak na przykład używanie mocniejszych kwasów niż te, które są dostępne w wielu gabinetach kosmetycznych. I tego typu zabiegi są pomocne w przypadku bardzo mocnego trądziku, w przypadku rewitalizacji dojrzałej, mocno zniszczonej cery, czy te zabiegi są także pomocne dla osób po urazach, po wypadkach, które uległy na przykład poparzeniom w celu rekonstrukcji skóry. I bardzo ważną kwestią jest to, że po tak intensywnych zabiegach, które jednak bardzo często bazują na tym, żeby pobudzić skórę do regeneracji, żeby wywołać kontrolowany stan zapalny w niej, to w tym momencie bardzo ważne są, żeby stosować takie delikatne kosmetyki. No i gdzie szukać lepszych opcji niż właśnie kosmetyki naturalne? Kosmetyki naturalne uważam za lepsze dla osób po zabiegach medycyny estetycznej, ponieważ jako substancje nie zawierające zbyt dużo substancji wspomagających to przenikanie substancji do skóry, które mogą jednocześnie wykazywać działanie drażniące, naruszające barierę hydrolipidową skóry, po prostu będą delikatniejsze. Oczywiście bardzo istotną kwestią jest także to, że kosmetyki naturalne mają często wysokie stężenia substancji aktywnych, ekstraktów roślinnych, które niestety często są alergenami, ale nie oznacza to, że nie wolno ich stosować po zabiegach medycyny estetycznej. Właśnie dlatego ważne jest podniesienie świadomości w przypadku naturalnej pielęgnacji, żeby potrafić dobrać odpowiedni kosmetyk po zabiegach medycyny estetycznej, bo jak najbardziej są także takie kosmetyki naturalne, które na przykład zawierają mniejszą ilość ekstraktów roślinnych lub nie zawierają ich w ogóle, bazują głównie na olejach, alantoinie, glicerynie, pantenolu, humektantach, substancjach łagodzących, które będą po prostu wykazywały działanie wspomagające gojenie się skóry, będą ją dobrze chroniły i przede wszystkim będą dla niej bardzo, bardzo delikatne. W dzisiejszym vlogu chciałabym także poruszyć temat tego, czy kosmetolog może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, jak ostrzykiwanie kwasem hialuronowym, jak bardziej inwazyjne zabiegi kwasy z mocniejszym stężeniem, czy też mezoterapię igłową. I powiem Wam, że prawo skonstruowane jest w taki sposób, że zależy kto jak je interpretuje. Jedni mówią, że kosmetolog może, inni, że nie może. Niestety w żaden sposób nie zostało to jasno określone. Sądzę, że bardzo istotne jest, by młodzi kosmetolodzy bywali na tego typu właśnie konferencjach, gdzie mają możliwość zetknąć się bardzo blisko z medycyną estetyczną, posłuchać osób doświadczonych w tym temacie, by móc w swoim zakresie właśnie edukować się. Czy ja jako kosmetolog wykonałabym na kimś zabiegi z zakresu medycyny estetycznej? Nie. Powiem szczerze, że po toku studiów, jaki ja miałam, gdzie oczywiście były te elementy medycyny estetycznej, nawet były wykonywane na nas jako na modelkach, mogłyśmy też zobaczyć, jak się wykonuje te zabiegi. Natomiast ja osobiście bałabym się chwycić za igłę, ponieważ uważam, że to, co zostało nam na studiach przekazane, to było zdecydowanie zbyt mało, by robić tak inwazyjne zabiegi. Uważam, że są kosmetolodzy, którzy oczywiście mają fantastyczne zdolności manualne i są osoby, które właśnie chciałyby pomagać w taki już bardziej inwazyjny sposób i szkoda, że mają tak małe możliwości na studiach nauki. Dlatego uważam, że ważne jest, by bywać na takich konferencjach jak ta dzisiejsza, kształcić się we własnym zakresie. I co może zrobić kosmetolog, by jakoś troszeczkę, może nie, że obejść to prawo, ale wyjść w tej takiej sytuacji między młotem a kowadłem na jak najlepiej. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że jest taka możliwość, by kosmetolog mógł współpracować z lekarzem, dermatologiem lub lekarzem medycyny estetycznej. W przypadku, jeżeli dojdzie do jakiejś komplikacji u pacjentki, by móc bardzo szybko odesłać do specjalisty taką pokrzywdzoną pacjentkę.
Można także wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które w przypadku jakichś komplikacji zostaje z niego wypłacona rekompensata dla pacjentki. Także są to jakieś tam możliwości, natomiast uważam, że warto byłoby po prostu rozwikłać tą sytuację, czy kosmetolog może robić takie zabiegi, czy nie. Uważam, że państwo, prawo polskie powinno to jasno określić i dlatego jest to istotne, by kosmetolodzy też orientowali się w tych kwestiach medycyny estetycznej i sami wychodzili z inicjatywą. My chcemy robić takie rzeczy, uważamy, że jest to dla nas ważne. Zbierzmy się w siłę, zbierzmy się w kupę i w końcu określmy to. Oczywiście nie jest to takie proste, są organizacje, ja Wam postaram się na dole podlinkować różne organizacje, które zajmują się tym, żeby wspólnie działać na rzecz ustalenia jednoznacznego, co może kosmetolog, gdzie jest granica, gdzie już wchodzi lekarz. Także jeżeli jesteście młodymi kosmetologami, jesteście zainteresowani tym tematem, no to w takim razie zapraszam poniżej. Jestem właśnie na przerwie obiadowej. Skoczyłam sobie do knajpy Kuknuk na gorącą. Pytacie się mnie o ten krem do rąk. Mam go od niedawna i sobie stosuję. I przede wszystkim oczarował mnie zapach. Jest bardzo podobny do kremu Glow, który również uwielbiam z Recibo. Także teraz będzie to krem, który będę stosować systematycznie. Na pewno dam Wam znać, jak się spisuje. To jak widzicie, jestem już po konferencji, pogoda w Rzeszowie nie rozpieszcza i powiem Wam, że bardzo miła niespodzianka, każdy z uczestników dostał taki prezencik, w tym kilka niespodzianek, także bardzo, bardzo mi miło i powiem Wam, że zostały poruszone tematy, które mnie bardzo zaintrygowały, ponieważ na przykład został ten poruszony temat, co wolno kosmetologom, a co nie. I bardzo fajnie to pani prowadząca ugryzła, ponieważ powiedziała bardziej w ten sposób, że już nawet nie jest ważne, co kosmetolog może, czego nie może, czy nam ktoś coś zabroni, że prawda jest taka, że w większości to gdzieś na internecie jest taka sprawa, że się toczą te kontrowersje dotyczące co może kosmetolog, czego nie może, a tak naprawdę psa wśród samych kosmetologów nie jest aż tak nagłośniona ta sprawa, jak może się wydawać, więc bardziej problematyczne jest to, że każda osoba może tak naprawdę otworzyć sobie salon kosmetyczny, także osoby, które nie są związane w żaden sposób z kosmetologią czy medycyną estetyczną. Więc takie groteskowe przykłady, że nawet piekarz może nagle zdecydować, otwieram salon, kupuję karboksyterapię, bo są to sprzęty ogólnodostępne. Właśnie wcale nie trzeba pokazywać żadnego zaświadczenia, by móc wykonywać te zabiegi, by poddać się jakiemuś kursowi. I faktycznie no, to jest bardzo istotna kwestia. Także co mnie bardzo cieszy, był pan chemik, doktor, i ten pan opowiadał nam właśnie o związkach w kosmetykach. Bardzo mnie to zaintrygowało i w ogóle się nie spodziewałam, że taki temat zostanie poruszony.
czyli na przykład jakieś substancje, które w kosmetykach mogą być, znaczy wszystkie, które mogą być stosowane. Jakby bardziej jak ta jakość tych substancji aktywnych wpływa na kosmetyk, czyli na przykład jak mamy ekstrakty roślinne, żeby zwracać uwagę, czy to jest standaryzowany ekstrakt. Oczywiście my jako konsumenci pod samym składem uncji nie mamy takiej informacji. To jest bardzo istotne dla producentów, którzy kupują ekstrakty, żeby ten kosmetyk mógł dobrze działać, że dobrze, żeby był to standaryzowany ekstrakt. I także ten pan poruszył troszeczkę temat emulgatorów i emolientów, że nie każdy emulgator będący jednocześnie emolientem jest obojętny dla naszej skóry, wręcz przeciwnie, że są takie, które tej skórze szkodzą, a są takie, które mogą wręcz poprawiać stan tej skóry. I jeżeli chodzi o te, które mogą poprawiać stan skóry, to na przykład taki skrót Isis albo na przykład oliwem stosowany w kosmetykach naturalnych. Natomiast ten, który może pogarszać stan skóry, no to zazwyczaj są to po prostu PEGI. Także jestem bardzo zadowolona, że byłam na tej konferencji. Myślę, że jeżeli będzie jeszcze raz, może się wybiorę, jeżeli tylko mi się uda. Jak najbardziej zapraszam Was, żebyście na przyszłe edycje się zjawiły, zwłaszcza jeżeli jesteście kosmetologami i potrzebujecie takiej fachowej wiedzy, odświeżyć sobie informacje ze studiów, jak najbardziej polecam. Dużo się można dokształcić, dużo ciekawego można się dowiedzieć. Także nic, tylko korzystać. Trzymajcie się ciepło. Pa!